Witamy Państwa. Zapraszamy na pokaz filmu nagranego z lotu ptaka, przedstawiającego obecny stan składowiska odpadów przy ulicy Świderskiej 128 w Łukowie. Od sierpnia 2016 roku składowisko jest w trakcie procesu rekultywacji. Proces ten w całości obejmuje obszar o powierzchni 5,35 hektara. Obecnie zakończono pierwszy etap, w którym usunięto odpady ze starej pryzmy o powierzchni 0,95 hektara w ilości 37 550 m3. Po pierwszym etapie rozpoczęto formowanie pryzmy. Do zagospodarowania pozostał obszar o powierzchni 4,4 hektara. Po uformowaniu docelowej pryzmy wykonana zostanie instalacja odgazowania, a pryzma zostanie przykryta specjalnymi foliami i okryta materiałami powierzchniowymi w ilości około 30 tysięcy metrów sześciennych, na których zostanie posiana trawa. Całkowita wartość przedsięwzięcia rekultywacji wynosi 1 580 860 zł netto, z czego 50% wartości, to jest 790 430 zł, są to dotacje pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia datowany jest na 22 czerwca 2018 roku. Dziękujemy za uwagę.